Witam Państwa. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pan Profesor Mirosław Dakowski. Witam. Witam, witam Państwa. Jedna informacja tylko wcześniej. Właśnie ukazała się książka nowa księdza arcybiskupa Jana Pawła Lęgi. Chciałem powiedzieć widzom, że jest bardzo ważna książka. Ksiądz arcybiskup, słowo na trudny czas, taki jest tytuł. Ksiądz arcybiskup jakby mówi, w marcu 2020 zaczął się wielki post, który dalej trwa. Jeżeli wejdziemy prawidłowo w ten wielki post, nie będziemy się zachowywali tak, jak się zachowujemy, no to będzie zmartwychwstanie, będzie zwycięstwo. Tak, dzisiaj chciałem poruszyć parę tematów, nie wiem, czy mi się uda. Zacząłbym od jednego, tak. Większość ludzi w Polsce, szczególnie tych starszych, wie, że był okrągły stół, bo młodzi to już nie jestem pewny. I ci starsi też nie do końca pewnie wszyscy wiedzą, jak bardzo to negatywnie wpłynęło na tą całą naszą historię, na to, co się dzieje. Natomiast myślę, że już mało kto pamięta, że takim słupem milowym, ważnym wydarzeniem była afera FOZZ, która położyła się cieniem na cały rozwój gospodarczy i nie tylko na to, prawda? A pan profesor jakoś w jakimś sensie był w centrum tej afery, znaczy w tym sensie, że przyjaźnił się z najważniejszą osobą, która oddała życie w walce o prawdę. Mógłby pan profesor o tym opowiedzieć? No cóż, każda wielka przemiana, taka przemiana, która polega na planach rabunku, musi mieć swój prolog. Należy wypróbować. Otóż w czasach, kiedy już przygotowywano się do tej przemiany komunizmu, taki postępowy socjalizm typu amerykańskiego, zaplanowano, w jaki sposób należy tych ludzi, którzy byli u koryta czy u władzy i nie potrzebowali mieć własności prywatnych w komunizmie, jak ich uwłaszczyć, żeby stali się takimi właścicielami prawdziwymi, czyli typu kapitalistycznego. To było omawiane o wiele wcześniej na poziomie Gorbaczowa i jego partnerów, czy raczej może mocodawców ze Stanów, a później, kiedy w Polsce zaczęto, na przykładzie Polski zaczęto to wykonywać, to właśnie w Magdalence umówił się towarzysz Kiszczak ze swoimi agentami. Poza tymi agentami było tam, zdaje mi się, paru takich poczciwców, którzy nie wiedzieli, co się dzieje, ale to bardzo małej ilości, w jaki sposób należy sprywatyzować PRL. Otóż już wcześniej, 2 lata wcześniej, grupa, jak później się dowiedzieliśmy, grupa Y, która była w informacji wojskowej, powołała tak zwany pierwszy FOS, czyli Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Ten pierwszy FOS, o tym pierwszym FOS-ie oficjalnie nic się nie można było dowiedzieć i dalej nie można się w tej nowej rzeczywistości niczego dowiedzieć, ale w 89 czy 8, dokładnie nie wiem, ta sama grupa informacji wojskowej powołała drugi Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego i tam na prezesa, czy też myśmy to nazywali później Sitzpräsidentin, czyli taki prezio do odsiadki, został wyznaczony pan Dariusz Tytus Przywieczerski. Był tam też taki gigantyczny łobuz, czy rabuś bankowy Rzemek i taka pani Chimowa, która powiedziała później mojemu przyjacielowi Michałowi Falcmanowi, że ja nie jestem księgową, ja jestem finansistką, kiedy pytał ją o księgę zobowiązań i należności państwa polskiego. Więc to nie była pani księgowa. I tak to się zaczęło. Poprzez ten Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, najpierw w końcowym etapie PRL-u, a później w początkowym etapie tej nowej rzeczywistości, którą nazywają teraz III Rzeczpospolitą, poprzez najróżniejsze proste rabunki, bo to wszystko jest prymitywne,
Okazało się, że wyprowadzono, jak ocenił Michał Falcman, który został przyjęty przez pomyłkę, przypuszczam, do Najwyższej Izby Kontroli już w 1991 roku. On ocenił ten rabunek, taki chamski rabunek na początek, ponad 50 miliardów dolarów. Kiedy się zorientowano, że ten człowiek wie za dużo i mówi za dużo, no to oczywiście dość szybko, po paru miesiącach go najpierw odmówiono mu możliwości dostępu do tych tajnych danych, czy to z Narodowego Banku Polskiego, czy z Banku Handlowego, który był największym narzędziem tego rabunku. No i 18 lipca 1991 Michał Falcman zginął formalnie na zawał serca, a to parę miesięcy wcześniej mówiono mu, że słuchaj, jak już wszedłeś w nasze towarzystwo, no to już musisz tutaj pozostać, no bo wiesz, inaczej na pewno, gdybyś tam coś zaczął gadać, to na pewno trafi ci jakiś zawał, ale to my bardzo szybko robimy. No i Falcman zdecydował się jednak na ujawnienie tej sprawy, licząc, że akurat chwilowo rządzący w Polsce rząd pana Jana Olszewskiego z udziałem pana Macierewicza i jeszcze tam jakichś osób, że ten rząd no, weźmie tych jawnych rabusiów za gardło czy posadzi natychmiast do więzienia. Nic takiego się nie stało. Któryś z nich, to jest Dariusz Tytus, mówiliśmy o nim, czyli ten cały Przywieczerski, potrafił wywieźć, mimo że był śledzony przez, wtedy to się nazywał Urząd Ochrony Państwa, UOP, potrafił wywieźć taką neseserek tych najważniejszych dokumentów do Londynu, a później, kiedy wrócił spokojnie, on już był wtedy kryminalistą, kiedy wrócił spokojnie, to powiedział, teraz mogą mi naskoczyć, wszystkie dokumenty już są teraz tam w Londynie, na to wypijemy. Po raz drugi wlokła się cała ta afera, niby była badana, niby była sądzona przez niezależnych sędziów. Niezależnych sędziów znamy oczywiście teraz w dalszym ciągu i po pewnym czasie okazało się, że nawet pani sędzia Piwnik została głównym sędzią od sprawy Funduszu Obsługi Zadłużenia, czyli FOS-u, w skrócie mówiąc, to już było chyba po 10 latach. I kiedy już parę lat badała te dokumenty, których zbierało się tam sporo, no to wtedy uznano, że trzeba ją kopnąć w górę. Została kopnięta na ministra sprawiedliwości, tak, sprawiedliwości. I nowy sędzia, pan Kryże, z dobrej, starej rodziny sędziowskiej, która to jeszcze sądziła i za Bieruta, i tam za Gomułki, tych Kryże, zajął się znowu sądzeniem. Wynik tej całej farsy sądowej był taki, że panowie Rzemek i Przywieczerski dostali chyba po 2 lata, czy tam po 1,5 roku, a nowe tajne służby, które się już nazywały teraz nie UOP, Urząd Ochrony Państwa, tylko ABW, czyli Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, znowu zamknęły starannie oczki i pan Przywieczerski wyjechał sobie na zachód i zrobił tam gest Kozakiewicza. Oczywiście cała ta farsa, jaką jest III Rzeczpospolita, umożliwiała różnym dzielnym dziennikarzom szukanie, dziennikarzom oczywiście, a nie prokuratorom, szukanie pana Przywieczerskiego. Myśmy się zabawiali tym na przykład, żeśmy przekazywali dane do Ministerstwa Sprawiedliwości, do pana ministra, po 2005 był minister Ziobro, jak teraz, gdzie jest pan Przywieczerski i żeby te dane przekazać prokuraturze, żeby go wzięli i sprowadzili do kraju. Dostałem wtedy odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości,
od jakiegoś magistra Sianko, zdaje mi się, że minister sprawiedliwości, bo ja napisałem bezpośrednio do ministra, że minister sprawiedliwości nie zajmuje się kontaktami z poszczególnymi obywatelami. Więc widać było wyraźnie, że zależy tej nowej władzy w nowej rzeczywistości, ona jest bezsilna wobec tego wielkiego rabunku. Natomiast tego wielkiego rabunku poprzez FOS oceniono wreszcie, że nie pamiętam, że parę milionów chyba straciła Rzeczpospolita na tym FOS-ie, co jest zupełną bzdurą, bo to były ogromne miliardy. Czyli obniżono o 3-4 rzędy wielkości, a te osoby, które były ewidentnie do posadzenia, jak właśnie ten vicepresydent Dariusz Tytus, spokojnie sobie żyły w Stanach, wiadomo gdzie, w jakie adresy podawaliśmy panu ministrowi Ziobro. I zobaczyliśmy, że to, co się dzieje, to znaczy to jest planowy rabunek Polski, dzieje się, w, no, mówiąc najłagodniej, przy bezsilności sprawiedliwości, ministra sprawiedliwości, przy bezsilności, czy też współpracy z tymi zbrodniarzami kolejnych służb, właśnie wspomnianych, najpierw UOP, a później ABW. I to ma trwać. To, że to ma trwać, widać na przykład potem, że niedawno, znaczy z 5 lat temu, pojawił się taki Marcin Plichta chyba, który założył Ambergold. I wiadomo było od początku, że to jest rabunek, że to jest słup razem ze swoją kobietą, którą z jakichś względów nazwał żoną. I te słupy wykonały cały ten rabunek, na mniejszą o wiele skalę, bo to chyba 700 milionów ściągnęli z różnych ludzi, którzy mieli te pieniądze, ale czyj to był słup, a przecież to prowadziło bezpośrednio do takiego obywatela Izraela, który rządził i rządzi Ukrainą, pana Kołomojskiego. O tym nie wolno było mówić. I w telewizji nudzono nas, w tej telewizji postępowej, patriotycznej, nudzono nas miesiącami. Taka była jakaś panienka z Krakowa, która była przewodniczącą tej całej farsy badania, w tym wypadku Ambergold. I tyle, że mówili. Więc mówić oczywiście różne rzeczy w neo-PRL-u czy w III Rzeczpospolitej wolno. Ale wziąć za tyłek tych, którzy naprawdę obrabowali Polskę na dziesiątki miliardów dolarów, jak w przypadku FOS-u, czy na kilkaset milionów, jak w przypadku Ambergold, a tego to już nie wolno. Czyli rzeczywiście widzimy, że żyjemy w rzeczywistości pozornej. A ci, którzy zyskali te miliardy, oczywiście większość to poszła do tych, którzy planowali. Czyli gdzieś się wypłynęła za granicę. Ale część pozwoliła na powstanie w Polsce tak zwanych niezależnych mediów, jakichś mediów prywatnych. Nie będę już wymieniał nazwy tych mediów, bo wszyscy Państwo wiedzą, a ja nie chcę wymienić, żeby mnie nie posadzili znowu do więzienia z tego powodu, że wymienię jakieś TVN czy coś podobnego, bo to nie można go wymienić. I w ten sposób rozwijają się te fabryki kłamstwa, fabryki dezinformacji na skutek rabunku, na który się zgodzili ci panowie, którzy byli w Magdalence i którzy przeprowadzali ten cały... Powiedział pan profesor znowu do więzienia. Przecież nie trafił pan profesor do więzienia jeszcze. Jeszcze nie, no ale wszystko przed nami. Tak. Wiem, że w dniu swojej śmierci Michał Falcman umówił się wieczorem u pana w domu. Miał jakąś rewelację do przekazania, ale no nie przekazał, bo tego samego dnia umarł. Ale jakby skądinąd mi się kojarzy, że tutaj jeszcze była jakby druga afera olbrzymia. To znaczy on wykrył, że Polska nie ma żadnych długów wobec Zachodu i że nie trzeba tych miliardów spłacać, które później były spłacane.
To było troszkę inaczej. To znaczy przede wszystkim no, przyjeżdżał do mnie zawsze, bo ja byłem testerem jego różnych hipotez, z których no, jak to zwykle przy hipotezach, no, trzeba sprawdzić, część się odrzuca, część się dokumentuje. Natomiast z tym, czy Polska była dłużnikiem, no to jest o tyle inaczej dziwnie, że to zależy od tego, czy Polska jest następcą PRL-u. No, ale tam chodziło o to, że to jeden z banków dostawał te kredyty z Zachodu. Ach, to był to tak, ale to fikcyjny taki bank handlowy, który dostawał te pieniądze jako bank prywatny, a władcy najpierw PRL-u, a później Polski, powiedzieli, no tak, no to są nasze długi w takim razie. Ale nie musieli tego przyjmować. Nie, zupełnie nie musieli tego powiedzieć. Po prostu bank handlowy mógł się zbankrutować, mógł te swoje miliardy tam, Rzemek mógłby spłacać te miliardy, powiedzmy po 100 zł miesięcznie, bez problemu. On zresztą byli na to przygotowani, że będą spłacali, ale nie. Trzecia Rzeczpospolita świadomie przejęła te ogromne długi PRL-u, które zresztą były długami zupełnie fikcyjnymi, bo na początku tej trzeciej rzeczywistości udało nam się jakoś spowodować, żeby część bankierów zachodnich, wiedząc, że to ten kraj jest, bo oni zawsze to ten kraj nazywają, jest bankrutem, obniżyła te długi dwukrotnie. Ale okazało się, że to nie jest istotne, czy one są dwa razy mniejsze, czy dwa razy większe, bo istotne jest, żeby ci tutejsi ciągle spłacali procenty. I te procenty my ciągle spłacamy. I tak, Michał Falcman spodziewał się zamachu. Wiem, że nosił ze sobą, znaczy jadł kanapki, które przynosił z domu, pił herbatę czy kawę z termosu, który przynosił do domu. Natomiast w tym dniu tragicznym znalazł się chyba przez przypadek w lokalu Morawieckiego ojca. Tam został poczęstowany herbatą i po tej herbacie stracił przytomność. Nie sądzę, żeby ten motyw był prawdziwy. Znaczy ten motyw był później rozdmuchiwany, ale to głównie przez naszych wrogów rozdmuchiwany. Faktem jest rzeczywiście, że Michał był tego ostatniego dnia, kiedy już go formalnie odsunięto od pracy, odebrano mu te wszystkie możliwości badania tajemnic, że rozmawiał o tym z Kornelem. No ale to Kornel zawiózł go później, kiedy... Ale to u niego stracił przytomność. No, w lokalu Kornela. Kornel nie mieszkał w Warszawie, ale tam była taka pani, u której to robili, rozmawiali i wtedy rzeczywiście, ale ja ani zdecydowanie również wdowa po Falcmanie, pani Brodacka Falcman, odżegnują się od wszelkich tego typu sugestii, to znaczy, że to, że dano mu to truciznę tam. A to gdzie mu dano? Nie wiem, nie wiemy. No bo on został przewieziony z domu Morawieckiego do szpitala. Gdzie umarł? Został przewieziony do naprzeciw swojego domu do tego pogotowia, gdzie rzeczywiście nie tyle umarł, co dano mu środki antyzawałowe, bo stwierdzono, że na pewno to jest zawał, czy stwierdzili, że to jest zawał i dostał te środki antyzawałowe, po których umarł. Otóż dowiedzieliśmy się z Izą Falcmanową, wdową później po paru tygodniach, że zwykle w tych sytuacjach to się właśnie robi w ten sposób, że delikwentowi daje się jakieś środki, które powodują pozór zawału, a uczciwy lekarz daje środki antyzawałowe, które razem z tymi środkami, które dają pozór, powodują zawał. I przypuszczalnie tak było. Najprawdopodobniej. Natomiast wdowa wtedy nie żądała autopsji, bo powiedziano jej, że nic nie da. No i no tyle. Tak, ale jeżeli on nie chciał nic jeść i pić od obcych, no to kiedy i jak mu podano te środki?
No, panie redaktorze, my tego uczymy na kursach. Przecież to są rzeczy elementarne, w jaki sposób zabić człowieka, żeby on o tym nie wiedział i nie wiedział, w jaki sposób dostanie. Nie wiemy oczywiście, my nie wiemy, ale rzeczywiście tamci panowie to są sprawni i łatwo im na kursach wykonać to, co się nauczyli w swoich kursach. Bo w związku z wozem łącznie straciło życie 7 osób, tak? W tym czasie. Co najmniej. Z tym, że to były osoby, 6 z nich, no to były po tak zwanej naszej stronie, a jedna przy okazji trachnęli kogoś swojego, zapomniałem już jego nazwiska, właśnie z tej grupy Y, bo ocenili, że on będzie, że może sypać. A w tej sytuacji, jak ktoś z współpracowników może sypać, to lepiej go już uciszyć. Bo ktoś, ja już nie pamiętam, kto, znaczy tam był wtedy taki obyczaj, że strzelano w opony gdzieś pod Piotrkowem Trybunalskim. No tak. I ktoś zginął w ten sposób. No to już powiedzmy sobie szerzej. Jest takie miejsce pod Piotrkowem Trybunalskim, w którym wtedy nie było jeszcze komórkowych telefonów. Więc tam postawiono taki wiadukt i z tego wiaduktu jest perspektywa na 4 km długości prostej tej szosy Gierkówki. Ta szosa prosta i gładka była zrobiona po to, żeby w razie wojny mogły tam lądować nie tylko myśliwce, ale również lżejsze samoloty bombowe. Bo na 4 km to wyhamuje. I to było miejsce, gdzie zwykle wykonywano egzekucje. Mianowicie przed tą egzekucją, która dotyczyła prezesa Najwyższej Izby Kontroli, była tam również wykonana egzekucja jakiegoś miliardera tak, z Wrocławia. Te egzekucje polegają na tym, że stoi sobie dwóch czy trzech panów tam na tym, na górze i widzi, patrzy, czy z naprzeciwka jadą jakieś właściwie odpowiednio ciężkie samochody. I w odpowiednim momencie naciskają guzik. I w tym wypadku, w przypadku, kiedy jechał tam prezes Najwyższej Izby Kontroli, pan Walerian Pańko i szef Kancelarii Sejmu i żony obu tych panów, nastąpił w tym samochodzie taki wybuch, że samochód przeleciał na stronę przeciwną, zderzył się, no i zginęli i prezes Najwyższej Izby Kontroli i przy okazji ten szef kancelarii Sejmu. Żony miały tylko wypalone jakieś dziury w torebkach, a same cudem pewnie przeżyły, ale przekonano je, żeby uznały, że to wszystko był wypadek i już ani jedna z tych pań, ani pani Dorota, ani ta Urszula, chyba ta druga, nic nikomu nie chciały powiedzieć o szczegółach tego wypadku. A akurat kierowcą był taki oficer BOR-u, który wcześniej mnie woził, kiedy w sprawie tego fozu miałem obstawę i wozili mnie ci kierowcy BOR-u. On siedział tak przy kierowcy z odbezpieczoną bronią, woził mnie do domu Danina, a później pewnego dnia wrócił taki pan Milczanowski, bo nakazał tą osłonę Jarosław Kaczyński. Wrócił pan Milczanowski, który był szefem tego Urzędu Ochrony Państwa i natychmiast zdjął tą osłonę Urzędu Ochrony Państwa ze mnie. No więc ja wziąłem sobie plecaczek, to jest ten sam, który tutaj mam u pana. Wziąłem sobie na placu Trzy Krzyży, czyli w urzędzie planowania wtedy pracowałem i pojechałem z tym plecaczkiem, z tymi super tajnymi dokumentami, kolejką do domu do Anina. Bo tam w tej sprawie pod Piotrkowem, to tam jeszcze przypadkowo pojawiło się dwóch policjantów. Oni nie byli przypadkowo. To byli stójkowi, którzy przyjechali na miejsce, ale oni nie byli w tej mafii. No w tym sensie mówię przypadkowo. A, w tym sensie rozumiem. Więc oni zrobili raport z tego ewidentnie morderczego wypadku i po małym czasie, chyba Jan Browarek, zdaje mi się,
Bednarek, jeden z nich, po 10 chyba dniach utonęli w stawie, w którym było tak ze 30 centymetrów wody. Więc wtedy jeszcze można było to powiedzieć w telewizji, to powiedziałem, że no z całą pewnością jakoś drapieżna płotka ich tam obu wciągnęła, no i oczywiście zginęli. No dobrze, ale co się stało z tym ich sprawozdaniem? Raportem. Nie było, żaden policjant, ich szef mówi, nie było żadnego raportu, że nic nie było. No, wszystko jest dobrze zamiecione. No musimy, a, tak? Tak, jeszcze... Kiedy na ten temat mówiłem w telewizji wtedy pewnie też się nazywał TVP, jeszcze dopuszczali, to szefowa tego programu powiedziała mi następnego dnia, proszę pana, dzwonił do mnie Miecio. Jaki Miecio? Nowachowski, że pan nie może mówić. No i w związku z tym, ponieważ to już było nagrane, to się nazywa na setkę, czyli miałem i gęba, i mówienie, to wtedy, kiedy inni mówili, to mówili, a kiedy ja mówiłem, to leciała muzyczka. Tak, nie, no ja, i tak jest wkład Miecia Wachowskiego do sprawy FOZ-u. No ja wykryłem jedną kwestię, nie wiem, czy pan profesor pamięta, że był program, wywiad z panem profesorem w telewizji Republika i w nim zabrakło pewnego odcinka, znaczy po prostu wycięli jedną z pana wypowiedzi. Aha. Ktoś wyciął, nikt nie wie, kto nie, wyciął. No, nikt nie, przecież musimy samo kończyć, się wycięło. Musimy kończyć, pokazaliśmy, znaczy pan profesor pokazał tylko pewien wierzchołek Góry Lodowej, pewne szczegóły, tylko ale no, wierzchołek. Niech państwo sobie uświadamiają to wszystko, co się działo, szczególnie i co młodzi się dzieje. Szczególnie młodzi, którzy w ogóle nie wiedzą, że coś takiego było już pewnie. No i co? Dziękuję bardzo. Dziękuję.